Wielcy malarze Andy Warhol. Andrew Warhola urodził się 6 sierpnia 1928 roku w dwupokojowym slumsie w pittsburskim getcie. Był synem Julii i Andrzeja Warholów, ruskich imigrantów z Mikowy na Słowacji. Ojciec Andiego, robotnik budowlany, podobnie jak wielu jego kolegów, uciekł z Mikowy przed biedą, by szukać pracy w Pittsburghu. Życie obracało się tu wokół cerkwi grecko-katolickiej. Andiego, najmłodszego z trzech synów, Julii i Andrzeja, ochrzczono w często odwiedzanej cerkwi św. Jana Chryzostoma. Od dziecka do okresu studiów Andy uczestniczył w długich mszach. W dzieciństwie, gdy miał 8, 9 i 10 lat, przeżył trzy załamania nerwowe i pląsawice. Jego ojciec cierpiał na gruźlicę i od 1939 roku do śmierci w 1942 roku nie wychodził z domu. Dwaj starsi bracia Andiego rzadko bywali w domu. Tylko Andy towarzyszył matce. W piątej klasie zaczął uczęszczać na bezpłatne sobotnie kursy malarstwa przy Muzeum Carnegie. Był to pierwszy kontakt Andiego ze sztuką tradycyjną. Gdy miał 16 lat, przyjęto go do Instytutu Techniki Uniwersytetu Carnegie na Wydział Projektowania Użytkowego. Po studiach Warhol przeprowadził się do Nowego Jorku. W latach 50. i 60. wykonał wiele projektów komercyjnych i ilustracji do książek. Stał się wziętym ilustratorem czasopism. Na początku lat 60. Warhol namalował swoje pierwsze obrazy popkulturalne, które wkrótce przyniosły mu sławę. Jednocześnie zainteresował się innymi środkami przekazu. W 1963 roku, malując obrazy w stylistyce pop, zaczął też realizować filmy. W 1966 roku nawiązał współpracę z zespołem Velvet Underground. W listopadzie 1963 Warhol przeniósł swoją pracownię na East 47th Street do słynnej fabryki. Pełna obrazów, filmów i życia przyciągała artystów, studentów, gwiazdy, ludzi z nowojorskiego marginesu i fotografików, którzy robili zdjęcia tego miejsca. Pod koniec lat 60. Warhola zaczęła męczyć sława. W tym czasie, 3 czerwca 68 roku, jedna z gwiazd jego filmów, obłąkana Valeria Solanas, przyszła do fabryki i trzykrotnie strzeliła do artysty. Lata 70. były dla Warhola niezwykle owocne. Tworzył filmy, używał sitodruku, przeprowadzał wywiady dla swego czasopisma i pisał książkę pod tytułem Filozofia Andiego Warhola. Stał się wziętym projektantem wnętrz. Współpracował ze znanymi architektami i klientami. Co istotne, ostatnie 10 lat życia, licząc od roku 1976, zaczął od namalowania słynnych obrazów z czaszkami i zakończył w 1986 roku cyklem Ostatnia Wieczerza. W tym czasie przeniósł swoje zainteresowanie z tematyki śmierci na zagadnienia związane z odkupieniem. Po serii silnych bólów brzucha Warhola, który miał zdiagnozowaną chorobę woreczka żółciowego, przyjęto do szpitala w Nowym Jorku. Przeprowadzona następnego dnia operacja udała się, ale w nocy stan pacjenta się pogorszył. Warhol zsiniał i miał słabe tętno. Reanimacja się nie powiodła i w niedzielę 22 lutego 1987 roku o 6:30 rano stwierdzono zgon. Duży pokój państwa Warhola, lata 1946-47. Na jednym z najwcześniejszych obrazów dużego pokoju rodziców Andiego widać krzyż na kominku.
Artysta pominął święte obrazki matki, ale namalował krucyfiks z pogrzebu ojca, który zawsze trzymał na kominku. Tematyka religijna była dla Warhola bardzo ważna od najmłodszych lat życia. Matka i dziecko, rok 1948. Przeżycia związane z chorobą i śmiercią ojca, operacja chorej matki, jej długa rekonwalescencja i własne załamania nerwowe sprawiły, że Warhol panicznie bał się śmierci. Left Warhol with a pervasive fear of death and disaster. Na tym rysunku widzimy dziecko o rysach Andy'ego w opiekuńczych ramionach matki. Dziecko tuli się do niej, lecz ze strachem spogląda na obserwatora. Ręce złożone do modlitwy, lata 50. Ten rysunek, wzorowany na dziele Albrechta Dürera, nie przedstawia dłoni estetycznych, jak u niemieckiego mistrza, lecz zmysłowe ręce młodzieńca. Bez tytułu, Złota dłoń i szopka, rok 1957. Ten piękny rysunek dłoni trzymającej bożonarodzeniową szopkę jest świadectwem bogatej wyobraźni artysty i dużej wiedzy o dawnej sztuce. Widzimy tu siedzącą na ziemi Matkę Boską z nagim dzieciątkiem Jezus na kolanach. To tak zwana Matka Boska Pokorna, znana już w XIV wieku w Sienie. Na rysunku aureola Matki Boskiej, unoszący się nad nią cherubin, gwiazda betlejemska i liście na pierwszym planie są inkrustowane złotem. Złota dłoń delikatnie podtrzymuje ten lekki ciężar. Rozpoznajemy charakterystyczne długie palce Andy'ego, opiekuńczo tulące szopkę. Intymny charakter dzieła wskazuje, że artysta od dawna nosił w sobie pomysł narysowania go. Odpoczywający mężczyzna, lata 1956-57. Warhol nie krył, że jest homoseksualistą i od lat 50. wykonywał dobre technicznie rysunki i ilustracje o charakterze gejowskim. Od zabawnych przez sugestywne po dobitne. Odpoczywający mężczyzna to jeden z nich. Charakteryzuje się pięknymi liniami i radosną zmysłowością. Bez tytułu, około roku 1958. Pierwsze rysunki religijne pochodzą z lat, gdy Warhol pracował w Nowym Jorku jako artysta komercyjny. Dla Tiffany'ego wykonał wiele rysunków na kartki świąteczne, w tym serię wyszukanych wariacji na temat gwiazdy. Nawiązuje ona do refrenu amerykańskiej kolędy. Na tym rysunku widzimy wielobarwne ptaki ułożone w gwiazdę. Gwiazda, około roku 1958. Rysunek ten został wybrany przez Tiffany'ego. Na kartce widzimy zarys gwiazdy utworzony przez fruwające ptaki. U dołu podpis Andy Warhol, napisany charakterem pisma matki artysty, która w tym czasie podpisywała wiele jego prac. Sława Warhola sprawiła, że jego nazwisko nabrało wartości w świecie sztuki komercyjnej. Superman, rok 1961. Pomysły na swoje pierwsze rysunki Warhol czerpał z komiksów i reklam, które zamieszczano na okładkach tabloidów. Popeye, rok 1961. Popeye, Saturday, rok 1961. Batman, rok 1961. Dick Tracy, rok 61. Dick Tracy i Sam Ketchum, rok 61. Nancy, rok 61.
Chłopiec dla Meg, numer 1, rok 1961. Coca-Cola, numer 1, rok 61. Coca-Cola, numer 2, rok 61. Przed i po, numer 1, rok 61. Przed i po, numer 3, rok 62. Proces twórczy Warhola, który od 1962 roku polegał na seryjnym sitodruku, opierał się na podejściu technicznym i medialnym. Artysta był przekonany, że obraz jest nie tylko kopią rzeczywistości, lecz odrębną jakością. Świadczy o tym fascynacja Warhola gwiazdami filmu, których rzeczywistość była jedynie obrazem. Złożona sztuka artysty opiera się na przeciwnościach. Dzieła ukazują rozbieżność między prawdą i jej interpretacją, przy czym obraz jest na tyle rozmyty, że rzeczywistość i sztuka zlewają się ze sobą. Byt i niebyt stapiają się. Pojawia się to, co było ukryte. To, co było widoczne, staje się niewidzialne. Rok 1962. Rok 1962. Zrób to sam, pejzaż morski. Rok 1962. Zrób to sam, kwiaty. Rok 62. Zrób to sam, skrzypce. Rok 62. Zrób to sam, pejzaż. Rok 62. Diagram taty, numer 4, rok 62. Diagram taty, numer 3, rok 62. Diagram taty, numer 6, rok 62. Banknot jednodolarowy, srebrny certyfikat, rok 62. Rok 1962. Obrazy małego formatu przedstawiające puszki zupy Campbella to pierwsza próba malarstwa seryjnego, tworzenia obrazów w podstawie sekwencji tego samego motywu. Puszka zupy Campbella ze zdartą etykietką, warzywa i wołowina, 1962. Puszka zupy Campbella ze zdartą etykietą, papryka, rok 62. Pudełko po zupach Campbella, rok 62. 100 puszek, rok 62. W wielkoformatowym dziele 100 puszek, do którego stworzenia Warhol po raz pierwszy użył materiałów fotograficznych i w banknotach jednodolarowych, artysta eksperymentował z seryjnymi układami jednego motywu. Puszki i banknoty zajmują całe płótno. Poprzez swoje rozmieszczenie wydają się niemal abstrakcyjne. Banknoty jednodolarowe, awers i rewers, rok 62. Zielone butelki Coca-Coli, rok 62. Wiśniowa Marilyn, rok 1962. Lawendowa Marilyn, rok 62. Warren, rok 62. Troy, rok 62. Sekwencja obrazów w tym dziele to przykład tego, w jaki sposób Warhol używał sitodruku. Czarno-białe obrazki różnią się od siebie tylko półtonami, w jakich je wydrukowano. Nadrukowane kolorowe sitodruki to zaledwie szkice zaznaczające rysy twarzy. Jasne włosy, fioletowa twarz i czerwony sweter są namalowane ręcznie. Zielony wypadek samochodowy, rok 1962. Liz, numer 1, rok 63. Liz, numer 2, rok 63. Liz, numer 5, rok 63. Liz, numer 3, rok 63. Pojedynczy Elvis, rok 1963. Pojedynczy Elvis, rok 63. Elvis dwa razy, rok 63. Podwójny Elvis, rok 63. Srebrna Liz, rok 63.
Obrazy katastroficzne, najważniejsza chyba seria Warhola, ukazują ciemną stronę amerykańskiego konsumpcjonizmu. Codzienność, wypadki, samobójstwa, pożary i egzekucje to niekończąca się seria, której zaciera się pierwotne znaczenie obrazów. Płonący samochód numer 1, rok 1963. Bellevue numer 1, rok 63. Pomarańczowy wypadek samochodowy, rok 63. Srebrny wypadek samochodowy, rok 63. Bellevue, numer 2, rok 63. Samobójstwo fioletowe, rok 63. Czarno-biała katastrofa, rok 63. Na wielu z tych kompozycji ich jednolitość jest zakłócona przez nałożenie obrazków na siebie i rozmycie ich. Daje to efekt narracyjny i kinowy. Okazuje się jednak, że to pierwsze wrażenie upływu czasu jest tak samo złudne jak w filmach Warhola. Za każdym razem obserwujemy to samo ujęcie i ten sam wydruk. Samobójstwo, upadłe zwłoki, rok 1963. Pomarańczowy wypadek samochodowy numer 5, rok 63. Pogrzeb gangstera, rok 63. Niebieskie krzesło elektryczne, rok 63. Optyczny wypadek samochodowy, rok 62. Srebrny wypadek samochodowy, rok 63. Samobójstwo, rok 63. Widzimy tu 23-letnią modelkę, która skoczyła z tarasu widokowego gmachu Empire State. Oglądając ten obraz o wymiarach 2,40 na 3 metry po raz pierwszy, widzimy ciemny wzór z jasnymi kształtami. Potem rozróżniamy poszczególne obrazki. Modelka ma wyraz spokoju na twarzy. Jej ciało leży na wgniecionym dachu samochodu. Twarz rozluźniona, podobnie jak ciało. Ręka w białej rękawiczce dotyka pereł na szyi. Gdy schodzimy wzrokiem w dół, obrazki stają się mniej wyraźne i nakładają się na siebie. Między nimi widać obszary puste. W ostatnim rzędzie 5 obrazków jest nałożonych na siebie, co przyspiesza rytm i sprawia, że twarz i ciało modelki stają się nieczytelne, a w ostatnim kadrze nierozpoznawalne. Lawendowa katastrofa, rok 1963. Na tym zdjęciu widzimy krzesło elektryczne w pustym pokoju. Na krzesło pada światło. Innym czytelnym elementem jest tablica z napisem cisza. Poszczególne obrazy po 3-5 rzędach rozmieszczono symetrycznie. Obraz z prawej strony jest rozświetlony widmowym światłem. Czarne cienie spowijają większą część pomieszczenia. Napis cisza jest już nieczytelny. Ciemna prawa dolna część jest nie tyle negacją obrazu i jego znaczenia, ile swoistą medytacją o śmierci. Kwiaty, rok 1964. Tydzień, który był, numer 1, rok 64. Cztery kwiaty, rok 64. Czerwona Jackie, rok 64. Jackie razy 12, rok 64. Jackie razy 9, rok 64. Pudełko Brillo 3C. Pudełko Kelloga. Karton soku jabłkowego Mota, rok 64. Pudełko Brillo. Kartony soku pomidorowego Campbella, 1964. Sfotografowana lazurowa Merlin, rok 1964. Cztery obrazy Merlin, nazwane później sfotografowanymi Marilyn, są dziś znakami firmowymi Warhola. Kolor włosów, twarzy i ust jest mistrzowsko połączony z czernią tła.
Sfotografowana jasno-niebieska Merlin, rok 64. Sfotografowana pomarańczowa Merlin, rok 64. Sfotografowana czerwona Merlin, rok 64. Turkusowa Merlin, rok 64. Kwiaty, rok 1964. Kwiaty, rok 64. Kwiaty, 60 cm. 64. Kolorowa puszka zupy Campbella, 65. 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 Podwójny autoportret, rok 1967. Kwiaty, 3 metry, rok 1967. Autoportret, rok 67. Duże krzesło elektryczne, rok 67. W 1967 roku wrócił do motywu krzesła elektrycznego. Stworzył szereg dużych obrazów przedstawiających jedno krzesło. Nadrukowując kolor na kolor zamiast czerni na kolor, uzyskał żywsze, pogodne odcienie. Groteskowy instrument śmierci stał się obiektem ponadczasowym. Podobnie jak krzyż, chrześcijański symbol zbawienia, użyty niegdyś do okrutnej egzekucji. Mao, rok 72. Katie Jones, rok 73. Katie Jones ma spojrzenie podobne do tych, które znamy z egipskich portretów nagrobnych z Fayum. Portrety z Fayum powstawały prawdopodobnie jeszcze przed śmiercią zainteresowanych, bo wiernie oddają osobowość postaci. Oczy Katie Jones intrygują. Artysta uchwycił tu chwilę, lecz spojrzenie modelki jest ponadczasowe. Portret Julie Warhola, rok 74. Sierp i młot, rok 76. Seria obrazów z sierpem i młotem to cykl różnorodnych martwych natur. Obiekty i ich cienie tworzą fascynujące kompozycje. Sierp i młot, rok 1976. Sierp i młot, rok 76. 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 Czaszki, rok 76. W 1976 roku Warhol namalował wiele obrazów przedstawiających czaszki. Czaszki były związane z kulturą punku, symbolizowały zagrożenie AIDS, wojny nuklearnej i katastrof ekologicznych. Kolory czaszek szokują jaskrawością, indywidualizmem i niespodziewanymi zestawieniami. Różowa czaszka na zielonym, turkusowym i moralowym tle. Beżowa czaszka, czarny i szkarłatny cień, oliwkowo-zielone i niebieskie tło. Niebieska czaszka, żółty cień, czarne i metaliczne tło. Czaszki różnią się rozmieszczeniem, kształtem cienia, a także grymasem, choć Warhol utworzył wszystkie z tej samej odbitki. Obrazy z czaszkami są zaskakująco duże, a soczyste kolory nadają temu makabrycznemu tematowi liryzmu i absorbującego piękna. Czaszka, rok 76. Czaszka, rok 76. Cień czaszki przypomina głowę płodu. Mamy tu zestawienie życia i śmierci. Warhol subtelnie podkreślił płodokształtny, czarny cień, zestawiając go z cieniem w innym kolorze, kontrastującym z powierzchnią, na której leży czaszka.
symbol początku życia. Płód z bulwiastą głową i maleńkim zadartym noskiem kontrastuje z wielką, wyszczerzoną czaszką z czarnymi, pustymi oczodołami. Autoportret. Zdjęcie wykonane Polaroidem, rok 1977. Puste oczodoły czaszki sprawiają, że spojrzenie Warhola i jego złożony wyraz twarzy jeszcze bardziej przykuwają uwagę. Jasna karnacja Warhola jest podbarwiona makijażem. Choć Warhol nie patrzy na obserwatora, półotwarte usta, składające się być może do uśmiechu, wskazują na niezwykłą w autoportretach Warhola przystępność. Szczerząca zęby czaszka na ramieniu wydaje się prowadzić rozmowę z artystą. Autoportret z czaszką, rok 1978. Gdy Warhol miał 50 lat, wykonał autoportret na podstawie zdjęcia z tej serii. Namalował żółte, niebieskie, czerwone i białe kształty, po czym nadrukował czarny zarys swojej twarzy i czaszki. Twarz i czaszka są tu bardziej spektralne. Twarz artysty wydaje się rozpadać na oczach obserwatora. Obraz oksydacyjny, rok 1978. Obraz oksydacyjny, rok 78. Cienie, rok 78. Wisząc obok siebie w dużej galerii, obrazy te zdają się płynąć rytmicznie po ścianach, otaczając widza efektownymi błyskami kolorów zwielokrotnionego obrazu ukazującego płomień na czarnym tle. Cienie, fragment, rok 1978. Drugi motyw, trójkąt z rozmytą lewą krawędzią i dwa poziome kształty poniżej są powtórzone wielokrotnie. Najczęściej są czarne na jaskrawym tle, turkusowym, morelowym, szkarłatnym, jaskrawo i soczysto-zielonym. Cienie kładą się na ścianach, tworząc świat jak z koszmaru. Kalejdoskop jaskrawego życia na tle ponurego cienia ostateczności. Cienie, rok 1978. Wielka retrospekcja, rok 79. Cienie z diamentowego pyłu, rok 79. Buty z diamentowego pyłu, rok 80. Buty z diamentowego pyłu, rok 80. Współczesna Madonna, lata 1980-81. Ten rysunek matki z dzieckiem to dwudziestowieczna wersja Madonny karmiącej. Kontury postaci stwarzają wrażenie bliskości niespotykanej w pracach Warhola. Wypełniają obraz w taki sposób, jakby rozszerzały tę ograniczoną przestrzeń. Pełne troskliwej miłości spojrzenie matki i błogi wyraz twarzy sytego dziecka są rzeczywiście frapujące. Krzyż czerwony, rok 1982. Żadne z wcześniejszych dzieł Warhola nie przygotowuje widza na ten pierwszy duży obraz religijny, szkarłatny krzyż. Jego majestatyczność, duchowość i piękno są uderzające. Jaskrawy krzyż unosi się na aksamitno-czarnym tle. Postrzępiony skraj sprawia, że krzyż wydaje się stapiać z czernią, która go otacza. Krzyż żółty, rok 1982. Warhol miał wyczucie dramatyzmu, dlatego krzyż jest wyższy i szerszy niż przeciętny dorosły człowiek. Zmieściłoby się na nim ciało dorosłego człowieka, jednak nie przypomina on krzyża Chrystusa. Jest bardzo eteryczny, lewituje przed oczami widza. To obraz fantastyczny, radosny i fascynujący. Krzyże razy 12, lata 1981-82.
Małe drewniane krzyże, znane ze sklepików z dewocjonaliami, wielokolorowe, ułożone rzędami lub losowo. Przypominają też proste, stawiane rzędami krzyże z cmentarzy wojskowych. To wymowne nawiązanie do hiszpańskiej wojny domowej. Małe, jaskrawe krzyże na ciemnym tle wydają się dwuwymiarowe. Kontrastują ze wzniosłymi obrazami dużych krzyży. Były przygotowane na wystawę Noże, pistolety i krzyże w Madrycie. Jajka, rok 1982. Jajko jest wieloznacznym symbolem. Na dawnych grobach w Rosji i Szwecji oznaczały nieśmiertelność. Jajka wielkanocne to symbol zmartwychwstania. Matka Warhola robiła tradycyjne pisanki. Warhol zaczął tworzyć jaja w małym formacie na papierze. Później powstały większe, barwne płótna z motywami znanymi ze sklepów w czasie Wielkanocy. Te dzieła zapierają dech w piersi. Jaja zlewają się z tłem, tworzą karkołomne układy. Są niby przypadkowo rozrzucone i zawieszone w przestrzeni, choć nieruchome. Można je traktować jako krzykliwe układy abstrakcyjne lub wyraz hołdu. Zwiastowanie Leonarda da Vinci. Warhol odważnie kadrował obrazy twórców renesansu, zniekształcając tematy oryginałów. Subtelne, ciemne kolory zastąpił kakofonią pogodnych barw, które cieszą oko. Fragment zwiastowania Leonarda da Vinci, rok 1984. Na tym obrazie archanioł Gabriel klęczy na trawniku przed Matką Boską, która siedzi przy wyszukanym pulpicie. Warhol usunął elementy pierwszego planu, koncentrując się na pejzażu. Fioletowa góra jest pełna wyrazu, podobnie jak Gabriel i Maryja. Archanioł wykonuje natarczywy gest. Palce Maryi są rozpostarte w odpowiedzi. Jej dłoń spoczywa na pulpicie. Artysta użył czterech zestawów intensywnych, nienaturalnych, oryginalnych barw. Fragment interpretacji obrazu Madonna del Duca da Montefeltro, Piera della Francesca. Z muszli w renesansowej niszy zwisa surrealistyczny dodatek. Muszla ma kształt łona, w którym znajduje się duże jajo. Fragment warholowskiej walki świętego Jerzego ze smokiem, rok 1984. Księżniczka, kolorowe skrzydła smoka na tym obrazie i korkowy ogon kojarzą się raczej z komiksem, a nie z legendą o świętym Jerzym. Czy Warhol sugerował, że bohaterskich świętych powinniśmy teraz szukać w komiksach? Czyżby przygody Supermana były współczesną mitologią? Fragment warholowskiej świętej Apolonii, Piera della Francesca, rok 1984. Tu uwagę zwraca wierność oryginałowi. Obraz świętej jest wykadrowany i powielony. Widać nawet pęknięcia oryginału.
Święta Apolonia, patronka dentystów, której wyrwano zęby, jest pogodna i trzyma w ręku szczypce z zębem. Stands serenely before us, holding a pincher with one of her molars in its grip. Rorschach, rok 1984. Rorschach, rok 84. Rafael, 699, numer 1, rok 1985. To kolejne popkulturowe dzieło Warhola. Na interesującym obrazie dodano metkę. To właśnie ona zwraca uwagę obserwatora. It is this bright red and yellow price tag that leaps out at the viewer obtrusively. Wisi za głową papieża Sykstusa, ale przed ręką dzieciątka Jezus. Nie widzimy karnisza ani parapetu z pełnego cherubinów oryginału Rafaela. Jest tu natomiast drugi obraz, różowy Jezus w pozycji poziomej. Niebo i piekło są o jedno tchnienie stąd, lata 1985-86. Warhol wreszcie zaczął zdradzać na płótnach swoją ukrywaną religijność. Ostatnia wieczerza, rok 1986. To ostatnie wielkie dzieło Warhola zamówił marszant Alexander Julas. Encyklopedyczna reprodukcja Ostatniej Wieczerzy została tu zaledwie naszkicowana. A jednak porównując obraz z oryginałem, widać uderzające podobieństwo. Miny i gesty postaci są identyczne, podobnie jak gra światłocienia. Brakuje jednak elementów architektonicznych i draperii na ścianach. Dlatego postaci wydają się monumentalne, a stół wciska się w naszą rzeczywistość. Ostatnia wieczerza, fragment, rok 1986. W ostatnim roku życia Warhol był zafascynowany tym obrazem Leonarda da Vinci. Artysta wielokrotnie odtwarzał głowę Chrystusa. Szkicował też jego dłoń z kielichem. Ostatnia wieczerza, fragmenty, rok 1986. Są to gotowe dzieła i studia. Ręcznie namalowane ogromne płótna. Ostatnia wieczerza, mądre chipsy ziemniaczane, rok 1986. To ta sama scena, ale uwagę widza przykuwa duże, niebiesko-czarne logo, które zasłania część postaci. Logo to fantazyjny łeb sowy w owalnym kształcie. Słowo mądre w tytule ma związek z sową, symbolem mądrości. Fragment obrazu Ostatnia Wieczerza, mądre chipsy ziemniaczane, 1986. Bądź kimś z ciałem, z Chrystusem z Ostatniej Wieczerzy, lata 1985-86. Ten duży obraz koronuje serię o tym właśnie tytule. Nawiązuje on do reklamy kulturystycznej. Warhol namalował kulturystę w różnych ujęciach. Chrystus, duży i namacalny, wyciąga rękę ku kulturyście z aureolą. Linking the Christ with the smiling young man whose head is haloed. The black contours. Postać Chrystusa znajduje się na jaskrawym tle, które kontrastuje z czarnym tłem kulturysty. With the dark zone surrounding the bodybuilder. The luminosity of his aureola nadaje mu charakter nieziemski. About his head show him transfigured and haloed.
Bądź kimś z ciałem, z Chrystusem z Ostatniej Wieczerzy, lata 1985-86. Na niektórych obrazach Chrystus jest nałożony na kulturystę. Ostatnia Wieczerza, duże C, rok 1985. To najśmielsze 9-metrowe płótno oparte na Ostatniej Wieczerzy Leonarda. Widzimy tu cztery ujęcia Jezusa i Jego uczniów, Tomasza, Jakuba i Filipa. Obserwatora zaskakują trzy motocykle, Loga i Metka. Największy motocykl i Loga są zaznaczone na niebiesko, czerwono i żółto. Duże C to symbol raka. Otaczają go różnej wielkości wizerunki Chrystusa. Ostatnia Wieczerza, Dove, rok 1986. Uwagę zwracają dziwne, narzucające się obserwatorowi Loga. Metka z kwotą 59 centów, logo Dove i General Electric. Zaskakuje zestawienie banału ze świętością. Dove to znany producent mydła. General Electric produkuje żarówki. Elektryczność i mydło, moc i czystość. Czystość to cecha Boga. Nad głową Jezusa unosi się gołębica. Warhol nawiązał tu do chrztu Chrystusa, gdy Duch Święty zstąpił z nieba pod postacią gołębicy. Hasłem E było oświetlamy dobre rzeczy. To metafora dzieła stworzenia. Bóg oddzielił dzień od nocy i światłość od ciemności. Bóg oświetla rzeczy dobre. GE jest symbolem stworzenia. Gołębica Ducha Świętego i Jezus. Trójca Święta. Czy metka oznacza, że wszystko można kupić? A może wręcz przeciwnie? A może niewielka kwota 59 centów oznacza dewaluację pieniądza i wartości duchowych? Ten obraz ma wiele znaczeń. Dziesięć worków treningowych z Chrystusem z Ostatniej Wieczerzy. To najdziwniejszy obraz z tej serii. Prócz głów Chrystusa widzimy tu też myśli Basquiata. Chrystus razy 112, rok 1986. To wielki panoramiczny obraz, na którym rysy Chrystusa wydają się niewyraźne. Po chwili obserwacji odzyskują ostrość, by znów ją zatracić. Wielokrotne powtórzenie można uznać za swoisty śpiew. Warhol był wrażliwy na kształt i rozmiar. Tu wydaje się sugerować, że obrazy te można by powtarzać w nieskończoność. Różowa Ostatnia Wieczerza, rok 1986. W pierwszej chwili obserwatora uderza fakt umieszczenia dwóch ujęć słynnego obrazu obok siebie. Szokuje też róż. Widz szybko się jednak przyzwyczaja do tego widoku. Czerwona Ostatnia Wieczerza, rok 86.
Tu zaskakują nas fragmenty obrócone do góry nogami. Efekt ten powinien być co najmniej niepokojący. Kompozycję spaja poziomy czerwony obrus i cienie pod stołem. Wielokrotnie przesuwając wzrok od lewej do prawej, można uchwycić rytmiczność tego schematu. Rytm jest powolny i liryczny. Fragment czerwonej ostatniej wieczerzy. Ostatnia wieczerza w kamuflażu, rok 86. Kamuflaż wylewa się z obrazu i pełni funkcję ramki. Częściowo zakrywa też rysy twarzy Jezusa i apostołów. Na obrazie są miejsca, gdzie kamuflaż jest przezroczysty. Odsłania twarze Judasza i Szymona. Judasz patrzy na obserwatora z niepokojem. Apostołowie po lewej, Bartłomiej, Jakub Większy i Andrzej, patrzą z przejęciem na Chrystusa. Fragment ostatniej wieczerzy w kamuflażu. Ostatni autoportret, rok 1986. Zakamuflowany Warhol w białej peruce spogląda przed siebie nieobecnym spojrzeniem. Peers toward the viewer with an unfocused, far-seeing gaze. The Last Supper, Ostatnia wieczerza, Chrystus, rok 1986. Jezus na wizerunku naniesionym na tło z przymocowanymi kolorowymi kartkami jest liryczny i dostojny. Oddzielenie Chrystusa od apostołów i wykadrowanie sceny podkreśla znaczenie Zbawcy. Jego twarz kontrastuje z dłońmi w ofiarnym geście. Sześćdziesiąt ostatnich wieczerzy, rok 1986. Obserwator czuje fizyczną obecność obrazu, który można obejrzeć tylko po odejściu od niego na pewną odległość. Po chwili zaczynamy studiować poszczególne sceny, sposób ich łączenia i zwracamy uwagę na uwypuklone przez zwielokrotnienie bijące od Chrystusa światło. Ostatnia wieczerza, rok 86. Boys w kamuflażu, rok 86. Joseph Beuys, rok 86. Autoportret, rok 86. Szkielety, rok 87. Kompozycja czterech zdjęć szkieletów. Piękno czaszek Warhola kontrastuje z czarno-białymi szkieletami. Wydają się czegoś szukać. Własnej historii albo tożsamości w tłumie. Pracownia Warhola w chwili jego śmierci. Uchwycona chwila w czasie. Obecność artysty jest niemal namacalna. Wkrótce pracownia zostanie opróżniona. Okładka programu mszy za Warhola w katedrze św. Patryka, rok 1987. Wersja polska na zlecenie polskie media Amercom Studio Publishing. Tekst Dariusz Makulski, czytał Mirosław Utta. Kontrastuje z dłońmi w ofiarnym geście.
60 ostatnich wieczerzy, rok 1986. Obserwator czuje fizyczną obecność obrazu, który można obejrzeć tylko po odejściu od niego na pewną odległość. Po chwili zaczynamy studiować poszczególne sceny, sposób ich łączenia i zwracamy uwagę na uwypuklone przez zwielokrotnienie bijące od Chrystusa światło. Ostatnia wieczerza, rok 86. Boys w kamuflażu, rok 86. Joseph Beuys, rok 86. Joseph Beuys, rok 86. Autoportret, rok 86. Szkielety, rok 87. Kompozycja czterech zdjęć szkieletów. Piękno czaszek Warhola kontrastuje z czarno-białymi szkieletami. Wydają się czegoś szukać, własnej historii albo tożsamości w tłumie. Or an identity for their anonymous gropings. Andy Warhol's studio. Pracownia Warhola w chwili jego śmierci. Uchwycona chwila w czasie. Obecność artysty jest niemal namacalna. Wkrótce pracownia zostanie opróżniona. Okładka programu mszy za Warhola w katedrze Świętego Patryka, rok 1987. Wersja polska na zlecenie Polskie Media Amercom Studio Publishing. Tekst Dariusz Makulski, czytał Mirosław Utta.